Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Opowiadania Marka Nowakowskiego, zamieszczone w zbiorze Raport o stanie wojennym, są świadectwem wydarzeń, które nastąpiły w Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Mają one charakter relacji, świadectw różnych osób dotkniętych czasem stanu wojennego. Jednocześnie, poza indywidualizacją doświadczeń, możemy mówić w wypadku zbioru Nowakowskiego o utrwalaniu doświadczenia zbiorowego opisywanego okresu. Widzimy w nich zarówno zwolenników, jak i przeciwników stanu wojennego. Są też ukazani ci, którzy nie chcą się angażować. Tytuł zbioru pozwala nam nabrać przekonania, że teksty stanowią konkretne zestawienie działań lub są relacją o wydarzeniach z początku lat 80. XX wieku. Nowakowski stara się ukazać w nich codzienność tamtego czasu. Pozwala czytelnikowi zaobserwować proces zniewolenia obywateli przez komunistyczną, totalitarną władzę każdy z nich jest ofiarą wydarzeń opozycjonista, mundurowy, konfident, czy też zwyczajny, szary obywatel. Widzimy ludzi w sytuacjach niezwykłych, Niecodziennych, czasami niemal ekstremalnych, sytuacjach trudnych wyborów. Ludzi, którzy chcą uciec przed zniewoleniem, a jednocześnie są intensywnie przez władzę splątani ze względu na niezrozumiałą dla przeciętnego obywatela politykę. Spójrzmy na kilka wybranych opowiadań. Tekst zatytułowany Kanaryk jest niemal absurdalną historią starszej pani, jej ulubieńca, Kanarka Kubusia. Kobieta bardzo często rozmawia z ptakiem, głównie o jej odległej przeszłości, pierwszej wojnie światowej i rewolucji w Rosji. Radość sprawia jej śpiew ptaka któregoś dnia jednak Kubuś przestaje się odzywać. Starsza pani martwi się, że jej zwierzę zachorowało. Wykonywane przez nią telefony informujące o wydarzeniu zostają uznane przez kontrolera połączeń za tajny szyfr. Sprawa kanarka ostatecznie spowodowała konieczność tłumaczenia sytuacji na najwyższych szczeblach administracji. Opowiadanie Pralka Wprowadza nas w sytuację konfliktu między zwolennikami i przeciwnikami stanu wojennego. Narrator korzysta z pomocy sąsiadki, wdowy po oficerze, która użycza jego rodzinie swej pralki. Kobieta entuzjastycznie reaguje na wprowadzenie stanu wojennego. Flirtuje ze spotkanymi na ulicy milicjantami. Komplementuje pojawiającego się w telewizji generała. Jej zachowanie wywołuje oburzenie narratora. Postanawia on zerwać z sąsiadką wszelkie kontakty i nie korzystać z jej pralki. Narrator opowiadania Cień przenosi ze sobą ważne papiery dotyczące śląskiej kopalni wujek. Chował je w skarpecie, na wypadek niezapowiedzianej kontroli. Umówił się z konspiratorami w kawiarni. Zmierzając na spotkanie, odniósł wrażenie, że śledzi go kryjący się w ciemności jakiś mężczyzna, którego usiłuje zgubić, zakładając, że to człowiek systemu. Ostatecznie okazało się, że obaj panowie zmierzali na to samo spotkanie. Narrator tekstu, Kolporter, rozwozi bibułę. Któregoś razu zabiera ze sobą do pracy syna. Matka jest bardzo zadowolona, bo ma w ten sposób więcej czasu dla siebie. Małemu również podoba się wyprawa po mieście. Dziecko staje się dla mężczyzny dobrym kamuflażem. Przecież kto by podejrzewał ojca z dzieckiem o działalność opozycyjną syn jeździ zatem z narratorem przez kilka miesięcy w pewnym sensie poznaje w ten sposób ówczesne realia społeczne raport o stanie wojennym to literacki dokument codziennego życia w polskiej rzeczypospolitej ludowej w latach 80 nie jest to zbiór faktów znanych z podręczników do historii ale Opowieści o życiu zwyczajnych obywateli. Ukazana jest codzienna egzystencja w sytuacji ograniczenia praw obywatelskich. Na rzeczywistość stanu wojennego składają się godzina policyjna ograniczająca możliwość swobodnego przemieszczania się, naruszanie prywatnej korespondencji, włącznie z cenzurowaniem listów, podsłuchy telefoniczne. Niezwykle rozbudowana biurokracja, uniemożliwiająca w efekcie realny kontakt obywatela ze strukturami państwa. Nowakowski pokazuje trudy codzienności. Towarzyszący ludziom strach i niepewność kolejnego dnia sygnalizowane są również biernością społeczeństwa. Ludzie chcą żyć w spokoju i bezpieczeństwie, dlatego nie protestują, nie wychodzą na ulicę, nie podejmują gwałtownych, radykalnych działań, stają się apatyczni. Pełni rezygnacji, a jednocześnie nieufni wobec siebie nawzajem i wręcz wrogo nastawieni wobec władzy. Opowiadania Nowakowskiego dobrze wkomponują się w wypowiedź o władzy, która przemocą podporządkowuje sobie obywateli władzy totalitarnej, wchodzącej w konfrontację ze zwykłym człowiekiem. To również dobry tekst o rzeczywistości wymagającej zmagania się z trudami dnia codziennego, gdy niełatwo jest zaspokoić podstawowe potrzeby swoje i najbliższych. Opowiadania podejmują motyw donosicielstwa dla korzyści majątkowych lub ze względu na presję władzy. Również będą to dobre przykłady do opisania bezsilności, nieumiejętności obywatelskiego buntu oraz wyrażania dezaprobaty wobec działania władzy w bierności, wymownym milczeniu lub słownych aluzjach. Więcej informacji o lekturach i istotnych zagadnieniach maturalnych znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?